zakończył się najpiękniejszy sezon w dotychczasowej historii klubu. Piękna historia, która pozostanie w pamięci kibiców, trenerów oraz samych zawodników latami. Na pewno nikt przed sezonem, uważam, nie spodziewał się, że do połowy maja będziemy jeszcze w grze. No, cieszymy się niezmiennie z miejsca, które żeśmy zajęli na koniec sezonu. Jest to uwieńczenie właśnie tej ciężkiej pracy przez cały sezon naszych chłopców. Niedosyt na pewno pozostał, no bo szkoda, że nie doprowadziliśmy do tego piątego meczu. Mieliśmy dwie szanse w meczach w Ostrowie, nie wykorzystaliśmy ich. Teraz zostało mi chyba tylko pogratulować zwycięzcom, podziękować kibicom za to, że byli z nami cały sezon, chłopakom, moim kolegom z drużyny za cały wysiłek, za te 10 miesięcy, naszym żonom, naszym najbliższym za wsparcie. Trudno, sezon się skończył i teraz jest przykro mi, szkoda mi stać się tego zwycięstwa. Wierzyliśmy, że rzeczywiście piękny sen, że możemy ugrać wszystko w tym roku. Trudno, pozbieramy się, minie trochę czasu, może będziemy mieli cel za to w przyszłym roku, żeby jeszcze poprawić ten wynik. To i tak jest. To jest chyba najlepszy wynik Łańcuta, jaki do tej pory osiągnęliśmy w pierwszej lidze. No i zostawiliśmy sobie furtkę, żeby osiągnąć jeszcze więcej w przyszłym. Trzeba przyznać, że zespół ze Ostrowa zagrał naprawdę bardzo dobre zawody. Na niezłym procencie skuteczności, przede wszystkim pierwsza połowa, rewelacyjny procent skuteczności w rzutach trzypunktowych. Zasłużyli na to zwycięstwo, także gratuluję im zdobycia pierwszego miejsca. No ale przede wszystkim w tym meczu i w tamtych, mimo 20-punktowej czasami przewagi Ostrowian, Sokół, pana drużyna potrafiła wyjść na zero właściwie. Pokazali bardzo chłopaki i pan pokazali dość duży charakter. No myślę, że to co mogliśmy obserwować w tym sezonie to właśnie dużo polotów w grze, ambicji, woli walki. Nieraz jest tak, że no nie wpadnie do kosza, ale tej ambicji, tej walki na pewno mojemu zespołowi nie można odmówić i to jest tylko sporno. Dzisiaj się wygrywa, jutro gdyby przyszło grać te zawody, nie wiadomo jakby to się skończyło. Ty jesteście mistrzami, jakie to jest uczucie? No myślę, że obojętnie jaką ligę się wygrywa, w jakiej lidze grasz, to fajnie jest na koniec podnieść ten puchar i cieszyć się ze zwycięstwa, bo to naprawdę miłe uczucie. Miałem okazję naprawdę w ostatnich latach podnosić taki puchar parę razy i coś wygrać, to jest strasznie przyjemne i no, trochę uzależnia i chce się tego więcej. Także no bardzo miłe zakończenie sezonu. Myślę, że na to zasłużyliśmy swoją postawą, swoją grą. No, kibice chyba też to, że tylu ich tutaj jest, pokazali, że doceniają naszą robotę. Który puchar lepiej się wznosiło? Ten puchar u Polski czy ten dzisiaj? Ciężko powiedzieć. Różne sezony, różne role w zespole, różne zespoły. Każdy rok to jest tak naprawdę inna historia. Teraz jestem w Ostrowie i strasznie się cieszę, że no wygraliśmy kolejny mecz po prostu. Urwaliście dzisiaj siatkę zwycięstwa w Łańcucie, na Łańcuckiej hali. Jakie to jest uczucie zdobyć mistrzostwo pierwszej ligi? No uczucie jest znakomite, no po to walczy się cały sezon, po to się zostawia pot na parkiecie, żeby świętować takie chwile. I to nam się udało. Dzisiaj postawiliśmy bardzo mocne warunki, od pierwszej minuty pokazaliśmy, że to my chcemy zwyciężyć i to było wyraźnie widać. Nie daliśmy wejść rywalom w mecz i graliśmy na naszych warunkach. Wczoraj to były warunki Łańcuta, bo mecz był taką szarpaniną, kopaniną. Dzisiaj postawiliśmy bardzo mocne warunki, graliśmy skutecznie w ataku, no i to zaowocowało zwycięstwem. Bardzo się cieszymy, siatka na szyi, medale na szyi. No o to chodziło. Dwa tygodnie temu, gdy pytałem twojego brata, z kim by wolał zagrać w finale, bez wahania odpowiedział, że Ostrów, bo rodzice nie będą mieć wyboru, gdzie jechać. Powiedz mi, jak to jest grać przeciwko swojemu bratu w tak wielkim finale? No myślę, że to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Na boisku wychodzimy profesjonalnie i zapominamy o tej braterskiej więzi. Walczymy na całego, bez taryfy ulgowej. No myślę, że było to widać. Fajnie, bo mieliśmy okazję się spotkać. No i cieszymy się. Szkoda, że je musimy dać, ale tak jak mówisz, zwycięstwo zostaje w rodzinie. Bardzo lubię tu grać i bardzo chciałem zagrać z Sokołem Łańcut, bo no mówię, mam sentyment do tego miasta, do ludzi, którzy tu mieszkają. Mam bardzo miłe wspomnienia tutaj z ekipą, jeżeli chodzi o trenera Kaszewskiego. Także no super sprawa było tu wrócić i mówię, prywatnie niestety miałem okazję tutaj spaść z pierwszej ligi, więc fajnie, że
Udało się ją wygrać tutaj. Kibice po raz kolejny dopisali, mimo ładnej pogody zdecydowali się jednak przyjść na Łańcucką Halę. No tak, bardzo dziękujemy wszystkim kibicom, którzy nas wspierali przez cały sezon. Dziękuję odrodzonemu klubowi Kibica, pokazali naprawdę wspaniałą sytuację, że można się zmobilizować i wspomóc nas jako zespół. Także no cieszę się z tego, że miasto żyje naprawdę tą koszykówką, jest dla kogo grać.